Mariusz Kluszczyński, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Kolejne osoby w regionie zakażone koronawirusem. Wśród nich jedno dziecko, które zaraziło się od swoich rodziców. Ograniczenia w kursowaniu autobusów i tramwajów. Dużo czasu trzeba czekać na czy autobus, czy na tramwaj. Po głosach oburzonych pasażerów w Bydgoszczy zweryfikowano rozkład jazdy. Zmiany, które zostały wprowadzone, trzeba mieć świadomość, że one są wprowadzane, no można powiedzieć, w całym kraju. Lekarze kontra dyrekcja. I nie sposób, żeby tymi pacjentami zajmował się jeden lekarz. Spór w szpitalu miejskim w Bydgoszczy. Byłoby nieracjonalne i niegospodarne utrzymywanie kosztownej obsady lekarskiej na dotychczasowym poziomie. Do 11 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim. Są więc 3 nowe potwierdzone przypadki w regionie. W całym kraju to już w sumie 325 osób, a minister zdrowia nie ma wątpliwości, że kolejni chorzy są tylko kwestią czasu. Kolejne potwierdzone przypadki koronawirusa w regionie to bydgoszczanie niespokrewnieni ze sobą. Ich stan zdrowia lekarze określają jako dobry. Jedno dziecko, które zaraziło się od swoich rodziców, przebywa obecnie w szpitalu obserwacyjno-zakaźnym w Bydgoszczy. Wśród tych osób jest też młoda kobieta, która dziś trafiła do szpitala obserwacyjno-zakaźnego oraz mężczyzna w wieku średnim. W sumie w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy hospitalizowanych jest 7 osób, u których potwierdzono koronawirusa. Kolejne 2 przewieziono do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, a 2 nadal przebywają w kwarantannie domowej. Nie mają objawów, więc nie było potrzeby, by trafili do szpitala. Liczba chorych w całym kraju rośnie. Spodziewamy się, że te cyfry jeszcze dzisiaj będą, te liczby będą jeszcze dzisiaj wzrastały. Mamy około 1000 osób hospitalizowanych. Wzrasta nie tylko liczba chorych, ale również liczba przeprowadzanych badań. W szpitalu w Grudziądzu trwają ostatnie prace przed uruchomieniem laboratorium. Do placówki dotarło urządzenie do wykonywania testów. Trwa jego kalibracja. Szkolony jest również personel. Za trudną pracę w walce z koronawirusem dziękował służbom sanitarnym prezydent Andrzej Duda. Uczestniczył on w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W najbliższych godzinach zostanie wprowadzona specjalna aplikacja dla osób znajdujących się w kwarantannie, która będzie mogła być instalowana na smartfonach i będzie pomagała w realizacji tej kwarantanny. W Polsce dotychczas ponad 57 tysięcy osób objętych jest kwarantanną. To, czy przestrzegają oni zasady bezpieczeństwa, skontrolowała policja wraz z sanepidem. Ponad 99% z 32 tysięcy osób było obecnych w miejscu kwarantanny. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Wzrost cen żywności jest niczym nieuzasadniony, przekonuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jan Krzysztof Ardanowski był gościem rozmowy dnia. Po doniesieniach o podwyżkach w sklepach i hurtowniach rozpoczęły się kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej. To jest po prostu próba wyłudzenia nienależnych korzyści z udziału w rynku i to bardzo psuje wizerunek całej branży spożywczej, ponieważ ludzie rozczarowani, rozgoryczeni na przykład tym, że drób, bardzo tani przecież, ten drób, którego produkujemy w ogromnych ilościach, nagle się okazuje w sklepach ceny wzrosły na przykład o 100%, to ludzie reagują bardzo nerwowo i mają do tego prawo i oskarżają całą branżę spożywczą, w tym rolników. Ja chcę zresztą wyraźnie powiedzieć, że bardzo często te firmy, które kupują od rolników, przetwarzają i sprzedają dalej, chcą zarobić dwukrotnie. Płacą słabo rolnikom. Ceny żywności w Polsce są jednymi z niższych w Europie, a jednocześnie chcą zarobić na dostawach i na konsumentach, również sklepy. Tak być nie może, dlatego te interwencje będą podejmowane. To jest nieuczciwe, to jest niemoralne, to jest nieetyczne. Wykorzystywanie trudnej sytuacji do nabijania sobie kabzy. Ratują życie i uczą innych podczas pandemii koronawirusa, mimo że czasami sami też potrzebują wsparcia. Centrum Komunikacji Klinicznej uruchomiło dyżury psychologiczne online dla nauczycieli i pracowników służby zdrowia. Jest to głównie lęk. Osoby pracujące w szpitalach zgłaszają głównie lęk przed zarażeniem się, przed przeniesieniem
choroby na swoich najbliższych, przed odizolowaniem od nich, ponieważ tak naprawdę oni idąc do pracy nie wiedzą, czy tego dnia będą mieli styczność z wirusem, czy nie, czy zarażą się, czy nie i czy oni będą mogli wrócić do domów, czy też nie. Muszę też wspomnieć o drugim kłopocie, to jest złość związana z niedostępnością tak naprawdę produktów podstawowej pracy dla nich. W tej chwili jest nas około 15 osób zaangażowanych w pomaganie. Te grupy zostały wybrane dlatego, że wszyscy jesteśmy teraz w totalnej dezorganizacji, nie wiemy, dezorientacji przede wszystkim, nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzy. Całą tą naszą frustrację z tym, że nie wiemy, czy będziemy dalej zarabiać, bo wiele osób ma duży problem z zarabianiem. Z tym, że nie wiemy, kiedy dzieci wrócą do szkoły, z tym, że trzeba odrabiać lekcje i to mocno uderzyło w rodziców. I cała ta frustracja uderzy w nauczycieli i w lekarzy i pielęgniarki. Ludzie, którzy nie mogli się dostać na swoje wizyty do lekarzy, zaczynają być poddenerwowani i wyrażają to właśnie w stronę tych grup społecznych. W związku z zagrożeniem epidemią nieczynne są toruńskie parkomaty w strefie płatnego parkowania, ale za parking płacić trzeba. W jaki sposób? Wyłącznie poprzez aplikację mobilną. Niektórzy pomysł chwalą, inni nie ukrywają, że to dla nich spory problem. Miasto odpowiada, zawiesić opłaty mogą jedynie radni, a ci w najbliższym czasie z powodu epidemii nie mają zamiaru się spotykać. Zaplanowana na dziś sesja Rady Miasta została odwołana. Szczelnie zaklejone czarną folią to nie awaria. Toruńskie parkomaty działają, ale czynne nie są. Nie wiem, czemu nie można korzystać, powiem tak szczerze. Chodzi o bezpieczeństwo. Zakazując korzystania z parkomatów, miasto chce podnieść standard sanitarny. Bardzo dobrze, bo ze względu na tego wirusa raczej powinno być nieczynne. I na pewno ktoś dobrze zrobił. Za parking płacić trzeba, ale można to zrobić wyłącznie korzystając z aplikacji mobilnych, a to już budzi zastrzeżenia kierowców. Starsze osoby to będą miały duży problem, nie? Młodzi to wiadomo, że każdy sobie poradzi z tym, nie? Ja mam problem z tym, ponieważ ze względu na wiek muszę z córki korzystać. No niedobrze, że są poza, zaklejane moim zdaniem. Jak ja chodziłem do szkoły, to były liczydła i patyczki, tak? Także niekoniecznie każdy musi umieć posługiwać się aplikacjami. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaapelował do samorządów o rozważenie zawieszenia opłat w miejskich strefach parkowania. Chodzi o to, by osoby, które muszą pracować, nie korzystały z komunikacji miejskiej, a z samochodów, jeżeli mają taką możliwość. Z opłat zrezygnowały do tej pory takie miasta jak m.in. Kraków, Gdynia czy Opole. O to, czy takie rozwiązanie zostanie wprowadzone w Toruniu, pytali Michała Zaleskiego dziennikarze w trakcie specjalnej telekonferencji. Czy można to zrobić w Toruniu bez zgody Rady Miasta? Możliwości podjęcia decyzji o zamknięciu strefy, niestety w ocenie moich współpracowników z Wydziału Prawnego, nie mam i nie mogę tego zrobić bez wspomnianej decyzji Rady. Pracownicy, którzy do tej pory sprawdzali w terenie, czy kierowcy zapłacili za parking i pobrali bilet, zostali oddelegowani do innych zadań. Kasa Miejskiego Zarządu Dróg przy ulicy Wały Generała Sikorskiego została zamknięta. Kierowcy, którzy mają do uregulowania opłaty, są zobowiązani do zrobienia tego przy pomocy przelewu. Zmiany będą obowiązywać do piątku, 27 marca. Toruń, Aleksandra Ciekot. Zamknięte galerie handlowe, szkoły, wyższe uczelnie, w wielu firmach praca zdalna nie w biurze, a w domu. Obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego sprawił, że komunikacją publiczną podróżuje obecnie mniej osób. Miasta wprowadzając więc zmiany w rozkładach jazdy, w Bydgoszczy autobusy i tramwaje jeżdżą tak jak w ferie, ale po interwencji oburzonych mieszkańców drogowcy zwiększyli tabor na niektórych liniach. Autobusy stoją na placu, na dworcu pustki. Zagrożenie epidemiczne sprawia, że mniej osób podróżuje publicznymi środkami transportu. Brak pasażerów to poważne straty, dlatego PKS w Bydgoszczy zdecydował się na ograniczenie kursów. Pustki są szkolne, także chyba nie będzie tego. Od momentu zamknięcia szkół autobusy jeździły według wakacyjnego rozkładu. Teraz połączeń będzie jeszcze mniej. Od poniedziałku do piątku na większości linii obowiązuje sobotni rozkład jazdy. W sobotę i w niedzielę nie pojedzie żaden autobus. W sobotę i w niedzielę nie można w ogóle dostać się do
Szubina, Rynarzewa, też mam prababcię tam starszą i no też trzeba by jakoś ją odwiedzić i nawet nie można. Zmienia się rozkład, nie zmieniają się ceny. Od kilku miesięcy bilety PKS w weekend są droższe niż w dzień powszedni. Sobotni rozkład jazdy oznacza sobotnie ceny. Nie było jeszcze możliwości, żeby zweryfikować te ceny, bo to są ludzie, a tych ludzi na dzień dzisiejszy w firmie nie mamy. Potrzebujemy trochę na to czasu, stąd te ceny zostały przy sobotnym rozkładzie jazdy. Według sobotniego rozkładu jeżdżą także autobusy miejskie w Bydgoszczy. Powód ten sam, ekonomia. Jest mniej tramwajów, dokładnie. Podróżujących martwi nie tylko długi czas oczekiwania, ale także tłok w autobusach i tramwajach na najbardziej obleganych liniach. W przepełnionym tramwaju trudno o zachowanie bezpiecznej odległości, a to podstawowy warunek, żeby uniknąć zakażenia. Najbardziej przepełnione są rano, no i tam jakoś w godzinach może koło 14, kiedy ludzie wracają z pracy. Po licznych głosach od mieszkańców wprowadzono zmiany, między innymi dwuwagonowe tramwaje na liniach 6, 4 i 7 i autobusy przegubowe na niektórych liniach. Dodatkowo od dziś na linii 76 przywrócony został rozkład obowiązujący w dni powszednie, a od jutra to samo nastąpi również na linii 71 i 77. Rozkłady jazdy są oczywiście dostępne na naszej stronie internetowej. Zmiany także w Toruniu. Arriva ogranicza liczbę połączeń autobusowych. Te zmiany w rozkładzie jazdy są wprowadzone w przypadku autobusów do 25 marca. Od piątku autobusy miejskie będą w dni powszednie jeździć według feryjnego rozkładu jazdy. Tramwaje natomiast będą kursować zgodnie z sobotnim rozkładem. Na podstawie obserwacji w ciągu ostatnich dni wiemy, że istotnie zmniejszyła się ilość osób korzystających z autobusów i tramwajów. Tak jak w sobotę pojedą też mieszkańcy Grudziądza. Na niektórych liniach wprowadzono dodatkowe kursy. Błażej Karczmarczyk, TVP Trzy Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Kolejne zatrzymanie w związku z pobiciem i znieważeniem obcokrajowców w Toruniu. Rocznica bydgoskiego marca bez oficjalnych uroczystości. Kolejna zatrzymana osoba w związku z pobiciem i znieważeniem obcokrajowców, do którego doszło na początku lutego na toruńskiej Starówce. To trzeci zatrzymany w tej sprawie mężczyzna. Jak się okazało, 21-latek ma na koncie także liczne kradzieże. Zatrzymany został doprowadzony do toruńskiej prokuratury i tam usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa na tle narodowościowym, ponieważ to śledztwo prowadzi prokuratura toruńska. Grozi mu od pół roku do 5 lat więzienia. 21-latek wpadł w ręce policji po tym, jak z innym mężczyzną ukradł kilkadziesiąt paczek kawy. Wcześniej miał ukraść z innych sklepów alkohol i słodycze. Dodatkowo okazało się, że powinien odbywać półroczną karę więzienia za jeszcze inne przestępstwo. W związku z pobiciem obcokrajowców policja poszukuje jeszcze 3 osób, których wizerunek zarejestrowały kamery. Spór w szpitalu miejskim w Bydgoszczy. 9 kardiologów zatrudnionych na oddziale kardiologii wypowiedziało umowy. Jak twierdzą, dyrekcja źle organizuje pracę, a to może zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów. Przedstawiciele szpitala uspokajają, że pacjentom nic nie grozi, a reorganizacja pracy wynika z zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Na oddziale kardiologicznym wielospecjalistycznego szpitala miejskiego jednocześnie może przebywać 30 pacjentów. Zgodnie z nowym zarządzeniem dyrekcji szpitala w ramach systemu dyżurowego wszystkimi pacjentami miałby zajmować się jeden kardiolog z pomocą kierownika oddziału. Na ten tryb pracy nie zgodziło się 9 lekarzy. I nie sposób, żeby tymi pacjentami zajmował się jeden lekarz, dodatkowo w sytuacji, kiedy każdy z nas jest w pracy jeden dzień. Wyklucza to jakąkolwiek ciągłość leczenia. Nie jesteśmy w stanie obserwować, czy pacjent zdrowieje, czy on jest w lepszym stanie niż był w dniu poprzednim. Dyrekcja szpitala w przesłanym do mediów oświadczeniu przekonuje, że reorganizacja pracy to efekt zarządzeń Narodowego Funduszu Zdrowia i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych, które zobowiązują szpital do ograniczenia liczby pacjentów oraz zawieszenia przyjęć i operacji planowych.
W sytuacji zmniejszenia liczby hospitalizowanych pacjentów byłoby nieracjonalne i niegospodarne utrzymywanie kosztownej obsady lekarskiej na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie dyrekcja szpitala zapewnia, że pacjenci mają zapewnioną odpowiednią opiekę. Lekarze uważają jednak, że wprowadzenie systemu dyżurowego zagraża bezpieczeństwu chorych. Dlatego złożyli wypowiedzenia. Wskazują też na zbyt małą liczbę lekarzy i dodatkowe obowiązki, takie jak przyjmowanie pacjentów w ogólnej izbie przyjęć podczas pracy na oddziale kardiologicznym. My jako odpowiedzialni lekarze nie jesteśmy w stanie przyjąć na siebie takiego obowiązku, bo raz jest to dla nas prawnie niebezpieczne, a dwa z czysto ludzkiego poczucia odpowiedzialności wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego rzetelnie zrobić. Zdaniem dyrekcji szpitala wypowiedzenie umów przez lekarzy to efekt proponowanych zmian, które zobowiązałyby specjalistów do udzielania konsultacji w izbie przyjęć. Dyrekcja szpitala postanowiła położyć kres sytuacji, w której pacjenci izby przyjęć przez wiele godzin muszą oczekiwać na konsultację kardiologiczną. Jest to zresztą jedyny powód rezygnowania z dyżurów na izbie przyjęć przez rezydentów, którzy w swojej ciężkiej pracy nie czują wystarczającego wsparcia ze strony kolegów specjalistów. Lekarze tłumaczą, że konsultacje, a pełnowymiarowa praca w izbie przyjęć to nie jest to samo. Jak zapewniają, wszyscy specjaliści niezmiennie takich konsultacji udzielali. Rozmowy lekarzy z dyrekcją nie przyniosły efektu. Sporu nie udało się jak dotąd rozwiązać władzom Bydgoszczy. Gdzie jest w tym wszystkim dobro chorego? Nie rozumiemy. Ani przedstawiciele szpitala, ani Urzędu Miasta nie chcieli wystąpić przed kamerą. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. Pandemia koronawirusa nie zmniejsza zapotrzebowania na krew. Ta potrzebna jest każdego dnia, stąd apel, by w miarę możliwości honorowi dawcy nie rezygnowali z jej oddawania. Dziś można było to zrobić w specjalnym krwiobusie przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Ze względów bezpieczeństwa zachowano jednak dodatkowe środki ostrożności. Myślę, że każdy z nas uważa, że ma pewną wartość oddawania krwi, dlatego że po prostu nie da się jej wyprodukować. No, musimy ją oddawać i tyle. Zapotrzebowanie na krew jest, a ludzie nie będą przychodzili teraz do Centrum Krwiodawstwa po to, aby oddawać i mieć jakąś, przynajmniej minimalną szansę na to, że tam również się zarażą. Taki autobus mobilny wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Jest taka jakby panika wszędzie, także można bardziej pomóc, mi się wydaje, bo więcej ludzi trafia do szpitala, tak jak zauważyliśmy, i więcej ludzi potrzebuje krew, przeważnie tą minusową. Więc warto pomagać. Jeżeli chodzi o osoby, które wróciły z zagranicy, jest ten okres kwarantanny taki przyjęty ogólnie 2 tygodnie. Nie przyjmujemy nikogo, kto był w ciągu ostatnich 14 dni za granicą. Natomiast jeśli chodzi o osoby z kontaktu, z najbliższego otoczenia, w tej chwili wytyczne mówią, że po 7 dniach mogą już przyjść do nas, jeżeli nie wystąpiły objawy chorobowe u nikogo z osób, które byłyby potencjalnymi nosicielami tego wirusa. Te wydarzenia na stałe wpisały się w historię Polski. 19 marca 1981 roku chłopi i robotnicy stanęli naprzeciw komunistycznej władzy i postanowili walczyć o swoje prawa. Za ten upór trzej działacze Solidarności zostali dotkliwie pobici podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dziś mija 39. rocznica wydarzeń zwanych Bydgoskim Marcem. 16 marca 1981 roku w siedzibie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy rolnicy rozpoczęli strajk okupacyjny. Ich celem było wywalczenie zgody na rejestrację własnego związku zawodowego i uniezależnienie się od działających dotychczas podporządkowanym władzom komunistycznym organizacji. Rolnik nie miał jakiegokolwiek wpływu na działalność usługową dotychczasowych kółek rolniczych, czyli SKR-u. Centrum wydarzeń 19 marca 1981 roku był Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. To tutaj odbyła się sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, podczas której przedstawiciele Solidarności mieli zaprezentować postulaty rolników. Tak się jednak nie stało, bo sesja została przedwcześnie zakończona. Działacze Solidarności rozpoczęli strajk okupacyjny w Urzędzie Wojewódzkim. Dlaczego chodzicie koło tych tematów? Czemu jączycie? Jak my staramy się, żeby zrobić wszystko, żeby po prostu w tej trudnej sytuacji tym chłopom służyć tak, jak to jest możliwe. Klasa ta robotnicza, którą reprezentujemy, nie przyjmie takiego policzka.
Do akcji wkroczyło ZOMO. Próby usunięcia strajkujących z sali skończyły się pobiciem trzech działaczy Solidarności: Jana Rulewskiego, Michała Bartoszcze i Mariusza Łabętowicza. Działania ówczesnych władz spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców. Już następnego dnia rozpoczął się strajk protestacyjny we wszystkich bydgoskich zakładach produkcyjnych. Wkrótce strajki objęły cały kraj. Protest ogólnopolski udało się zakończyć pod koniec marca. Cały czas w Bydgoszczy strajkowali jednak mieszkańcy wsi. Ostatecznie 17 kwietnia 1981 roku podpisano z nimi porozumienie. Jego efektem była zgoda na rejestrację rolniczej Solidarności. Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia dokonać rejestracji. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w kraju w tym roku zrezygnowano z oficjalnych obchodów rocznicy bydgoskiego marca. Wojewoda kujawsko-pomorski złożył kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym wydarzenia z 1981 roku. To tutaj osoby wykazały się szczególną odwagą tutaj na ulicy Dworcowej. Za to im dzisiaj dziękujemy i wspominamy mimo tego bardzo trudnego dla nas wszystkich czasu, kiedy musimy wszyscy być zjednoczeni. Związek Zawodowy Rolników Solidarność był pierwszym w bloku państw socjalistycznych oddolnie zorganizowanym chłopskim związkiem zawodowym. Wydarzenia z 1981 roku, zwane Bydgoskim Marcem, i późniejsze strajki w całej Polsce znacząco opóźniły wprowadzenie stanu wojennego. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Z konsekwencjami pandemii koronawirusa zmagają się wszystkie instytucje kulturalne. To trudna sytuacja, zwłaszcza dla prywatnych impresariatów artystycznych, których jedynym źródłem finansowania jest sprzedaż biletów. Część instytucji dokłada starań, by o kulturze nie zapomnieć nawet w domu. Drzwi Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zostały zamknięte co najmniej do 3 kwietnia. Nie oznacza to jednak, że melomani zostali całkowicie pozbawieni muzycznych wrażeń. Dzięki Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy najlepszą muzyką klasyczną można cieszyć się z domowego zacisza. W gmachu Filharmonii cisza. Odwołane zostały wszystkie koncerty, nie odbywają się także próby. Namiastkę kultury można znaleźć w internecie. Wczoraj miał odbyć się recital Ewy Pobłockiej. Niestety to wydarzenie również musieliśmy odwołać, ale w naszych mediach społecznościowych pojawiły się nagrania profesor Ewy Pobłockiej i to właśnie z repertuarem, który miała wczoraj wykonać na naszej estradzie. W wyjątkowo trudnej sytuacji są instytucje kultury, które utrzymują się tylko ze sprzedaży biletów. Niektóre impresariaty artystyczne musiały odwołać nawet kilkaset koncertów i spektakli w całej Polsce. To duży cios finansowy. Stąd pomysł na akcję Trzymam Bilet, która jest apelem do widzów o niezwracanie biletów. Zwrócenie tak ogromnych sum tysiącom ludzi praktycznie z dnia na dzień jest niemożliwe. Staramy się to robić systematycznie, natomiast akcja Trzymaj Bilet generalnie jest skierowana po to, aby pomóc całej branży, nie tylko nam. Bo też trzeba pamiętać, że również tracą w tym momencie artyści, teatry, firmy, które zajmują się oświetleniem, nagłośnieniem. Bilety można zatrzymać także w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie odwołano wszystkie spektakle zaplanowane do końca miesiąca. Pod znakiem zapytania stoi także cieszący się dużym zainteresowaniem Bydgoski Festiwal Operowy. 27. edycja festiwalu ma rozpocząć się 25 kwietnia jednym z najsłynniejszych światowych musicali Bulwar Zachodzącego Słońca. Decyzje dotyczące festiwalu mają zapaść w najbliższych dniach. Bydgoszcz, Monika Komisarek. A w zbliżeniach czas na informacje sportowe, Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Niepewna jest przyszłość kolarek łuczniczki Bydgoszcz słabowidzącej Angeliki Biedrzyckiej i jej pilotki Edyty Jasińskiej. Wicemistrzynie świata w parakolarstwie torowym obecnie przebywają na zgrupowaniu na Cyprze. Chcą wrócić do Polski, ale jeszcze nie wiedzą kiedy i w jaki sposób. Pomimo problemów trenują z uśmiechami na twarzach, a Państwu za naszym pośrednictwem chcą przekazać kilka wiadomości. Cześć kochani. Wylądowałyśmy na Cyprze. Aktualnie mamy kwarantannę. Ale trenujemy, nie poddajemy się, a Was prosimy o to, żebyście zostali w domach i wzięli sprawę na poważnie, bo wszystko teraz zależy od naszej odpowiedzialności. Zdrowie najważniejsze. Jesteśmy z Wami, wspieramy Was. Jeśli na trening, jeśli do lasu, to tylko w pojedynkę lub w bardzo bliskich parach, tak jak my na pandemię nie mamy wyboru i musimy przechodzić kwarantannę razem. Więcej o sporcie około 21.45. Zapraszam. A my odliczamy godziny do rozpoczęcia astronomicznej wiosny, ale czy to oznacza wiosenną pogodę? O tym Alicja Kwaśniewska.
Witam serdecznie. Jutro dokładnie o godzinie 4:50 rozpocznie się pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Kiedy o tej godzinie spojrzymy na termometry, zobaczymy dość niskie wartości. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie do maksymalnie 1 stopnia, a lokalnie na termometrach może być również 0. Zatem pierwszy dzień astronomicznej wiosny przywita nas chłodem. W ciągu dnia również będzie sporo chmur. Na południu Kujaw i Pomorza może popadać deszcz. W najcieplejszym momencie dnia będzie jutro od 8 do 9 stopni. Kolejne dni będą pełne słońca, ale czeka nas powrót porannych przymrozków. Warto zatem wyciągnąć jeszcze na chwilę ciepłe ubrania i zadbać o rośliny w naszym ogrodzie, które już obudziły się z zimowego snu. Zapraszam na ostatnią zimową prognozę pogody. Już za chwilę. Do zobaczenia. A po zbliżeniach zapraszamy Państwa na program Języczek Uwagi, w którym dziś autorzy opowiedzą o paronimach. Paronimy, czyli wyrazy mylone, to jedna z tak zwanych językowych pułapek. Wyrazy mylimy najczęściej w codziennych, spontanicznych konwersacjach, dlatego że są do siebie podobne brzmieniowo. Czy więc potrafimy określić właściwe znaczenie par wyrazów mylonych? Początek programu o godzinie 19. Teraz to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Zapraszam i do zobaczenia.